Najbardziej przyjaznymi postaciami w Minecrafcie są villagerowie. A co gdyby właśnie to one były najbardziej agresywnymi stworzeniami? Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, ja jestem Szypson i w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, co by było, gdyby villagerzy byli agresywni. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zostawcie kolejny łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja was oczywiście witam w Minecrafciku. Jesteśmy oczywiście w świeżo stworzonym świecie. Wioska, jak widzicie, są villagerzy, jeszcze nie są agresywni, co póki co ratuje nam tyłek w ogóle. Ale zanim przejdziemy do tego, żeby zrobić z nich agresywnych, ja chciałbym się przygotować do tego, żebym jakkolwiek mieć szansę z nimi, żeby jakąkolwiek walkę móc stworzyć z tymi villagerami, ponieważ one będą naprawdę mega agresywne. Więc ja potrzebuję jakichkolwiek narzędzi do tego, żeby po prostu stworzyć początkowe takie małe imperium, którym będziemy mogli walczyć z tymi villagerami, bo one naprawdę, z tego co wiem, nawet zabijają same siebie później. Znaczy, nie same siebie, tylko samych siebie, w sensie, znaczy... zabijają swoich braci jakby, w sensie, że villager zabija villagera. Jak widzicie, mamy tutaj przygotowane jajka, mamy przygotowane bloki szmaragdu, z tego powodu, że to właśnie one są potrzebne do tego, żeby te, tych villagerów zmienić właśnie w tych agresywnych. Jak wiecie, fortuna często prowadzi ludzi do szaleństwa i tak będzie również tutaj, że w tym odcinku właśnie emeraldy doprowadzą do szaleństwa właśnie tych villagerów, przez to one będą zabijać wszystkich. No a jeżeli chcecie oczywiście kolejne odcinki z tego typu rzeczy, no to koniecznie łapkę w górę zostawcie. No i napiszcie w komentarzu wściekły villager, a ja wam oczywiście przypnę serducho. No i dobra, czekajcie, przygotujmy sobie jakieś podstawowe rzeczy, czyli zróbmy sobie na początek kilo kamienny, żeby móc zdobyć cokolwiek. Czy tutaj jest w ogóle jakiś może taki sympatyczny, jakby to powiedzieć, kowal, żebym ja mógł sobie jakieś takie podstawowe itemki, na przykład żelazo już ogarnąć, czy coś tego typu, czy raczej nie specjalnie. Coś mi się wydaje, że dzisiaj skończymy tylko z kamiennymi rzeczami, że tutaj nic nam nie będzie dane więcej. No trudno, no, jak to mówią, mówi się trudno i płynie się dalej. Więc tak też dzisiaj zrobimy, zróbmy sobie siekierę, od razu zróbmy sobie kilof, ogarnijmy sobie jeszcze dwa tutaj te, żeby zrobić sobie jeszcze motykę. Z tego powodu, że jak będziemy mieli motykę, będziemy mogli sobie bardzo szybko ogarnąć żarcie, ponieważ mamy tutaj mnóstwo, naprawdę mnóstwo siana. Ej, mamy tego, mamy, jak to się nazywa? Golema, więc my golemem sobie załatwimy jakieś żelazo. Dzięki czemu będziemy mogli mieć jakiekolwiek szanse z walką z tymi villagerami. Dobra, walimy go na łeb. No i teraz już jesteśmy przepotężni, bo będziemy mieć żelazo. Proszę, niech wypadnie 5, niech wypadnie 5, niech wypadnie 5, niech wypadnie 5. Błagam, 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 błagam. Ej, jaki mały villager podszedł w ogóle, co jest? Dlaczego? Nie podkroć tu maluchu. Dobra, uwaga, rozwalamy tego villagera. Znaczy, kurczę, golema. Dobra, 5, proszę. Kurde, 3, naprawdę. Ej, to najgorsze co mogło być. Ja tylko trzymamy, czyli na co nam starczy? Na kilof albo na siekierę. Teraz pytanie, czym chcemy walczyć. No chyba lepiej zrobić sobie kilof, z tego powodu, że jak znajdziemy później jakieś diamenty, może przypadkowo, chociaż raczej do kopalni nie pójdziemy. Więc może jednak siekierę zrobimy. Siekierę jednak, albo wiecie co? Wiadro. Wiadro to jest najcenniejsza rzecz naprawdę w tym Minecrafcie, więc robimy wiadro. I teraz tak, robimy szybko sobie żarcie, żeby mieć jakkolwiek do prawda, walki z nimi. I robimy sobie tak, o kurczę, jeszcze to. Mamy żarcie, uwaga, robimy tak, tak, tak. Robimy miejsce w ekwipunku. No i uwaga, chyba możemy przejść do tego, żeby respić villagerów. Z tego powodu, że jesteśmy przygotowani do jakiejkolwiek walki z nimi. Ja jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że nie zginę. Z tego co mi wiadomo, to uderzając ich emeraldowym blokiem, one stają się właśnie takie agresywne. A później jakby prawym przyciskiem myszy, chyba klikając na nich, one stają się z powrotem normalne. Więc po prostu respimy tutaj villagera. I uwaga, uwaga, uwaga. O kurde, jak się straszyłem. Co jest grane? Co jest grane? Ej, czy on... Co się stało? Co się stało? Czekajcie. Ej, nic się z nimi nie dzieje. Czy ja muszę wpisać reload, żeby to załadować? Czy nie, uwaga. Nie wiem, co się dzieje. A może prawym przyciskiem myszy? Może prawym przyciskiem myszy zadziała? Nie, prawym przyciskiem myszy nie zadziała. Ej, co jest? Coś jest nie tak, coś jest nie halo z tymi villagerami. Nie działa mi to, czekajcie, muszę to naprawić. Dobra, zobaczmy, czy teraz to będzie działało. Uwaga, 3, 2, 1, 0 i... Nadal to nie działa. Coś jest nie tak, dlaczego? Dlaczego mi to nie działa? Nie, 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 tak być nie może. Czekajcie, jeszcze jedna próba. Oj, chodź tu, chodź tu. Dobra, widzowie, muszę zrestartować świat chyba, bo ten mi nie działa. Dobra, uwaga, jesteśmy z powrotem i możemy przetestować to ponownie. Mam nadzieję, że teraz to zadziała. Wpiszę reload, uwaga, działa ta komenda, więc uwaga, sprawdzamy. Nie to. Co jest? Chodź tu. Nie, no nie wiem, a może ja nie mogę być w wiosce, może ja nie mogę być w wiosce, tylko muszę być gdzieś na obrzeżach czy coś. Ej, nie wiem, dlaczego to mi nie działa. Ej, to sprawdzałem to przed odcinkiem i działało i jestem w tym momencie bardzo niezadowolony. Uwaga, dobra, działa, to trzeba było być dalej od innych villagerów. O nie, 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 zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zjedzę tego villagera. O kurde, zjadł go.
Dobra, nie, zostaw mnie, zostaw mnie. Nie, 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 jestem gotowy, jestem na taką walkę z nim. Ej, co, jest jakiś wściekły villager. Nie, 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 zostaw mnie, zostaw. Jaki on jest szybki, jaki on jest szybki. Pro, nie, 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 muszę się gdzieś schować, muszę się gdzieś schować. Muszę się gdzieś schować, halo. Halo, do wody biegnę. To jest najlepszy sposób na ucieczkę przed tymi wszystkimi mobami. Jaki wściekły jest chłop. Jaki wściekły, nie, 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 uciekamy, uciekamy do wody. Uciekamy do wody, uciekamy do wody. Uwaga, tu i teraz powinienem być w miarę bezpieczny. Tam, on będzie tu długo pływał i też nie zanurzy się. Dobra, dobra, mamy teraz chwilę, żeby sobie tu odpłynąć na bok i szybko ogarnąć sytuację. Tu mamy żelazo z tego co widzę, więc w sumie dobrze, można by było się zainteresować zaraz. Wejdźmy do kopalni i zainteresujmy się tutaj na przykład węglem czy coś tego typu. Nie wiem, czy on mnie będzie gonić dalej, czy on jakby już mnie odpuści, ale zaraz się przekonamy. O kurde, nie, nie odpuścił mi! Nie, 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 proszę zostaw mnie, proszę zostaw mnie, proszę zostaw mnie. Proszę zostaw mnie! Zostaw mnie, ty zły villagerze! Nie, to jest przerażające. Ej, naprawdę, villagerzy normalnie byli pozytywnie nastawieni. Uwaga, patrzcie jak go zrobię. Patrzcie jak go zrobię w tym momencie, uwaga. Aha, sam się zrobił, dobra, nieważne, nie było tematu. Dobra, zróbmy tak, przejdźmy tutaj dalej. Oni, no, kurczę, muszę uciec. Szybko, szybko, dobra, chłop tam się zaklinował lekko. Spróbujemy uciec jak najdalej, tak żeby mnie jakby zgubił z radaru i żeby przestał mnie gonić. Chociaż nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, czy on nie będzie mnie i tak atakował. Chociaż w sumie chyba przestał mnie atakować. Chyba przestał, dobrze, mamy chwilę spokoju. Możemy przygotować się z jakimiś tutaj innymi rzeczami, typu właśnie drewienko i zobaczyć, czy uda nam się go pokonać. Ja zaraz chciałbym z nim stoczyć walkę, z tym, że ja bym chciał też zdobyć żelazo, bardzo bym chciał zdobyć żelazo, żebym mógł zrobić sobie tarczę i z nim, żeby ta walka była w miarę równa. Chociaż on sobie tarczy też nie ma, nie? No, ale on jest mega agresywny. Dobra, idziemy tam stoczyć z nim walkę, to jest ten moment, zobaczymy, czy jesteśmy godni w ogóle przeciw tego przeciwnika, czy jednak nie do końca. Dobra, uwaga, idziemy tu, czy on tu się zaklinował? Dobra, dalej tu stoi, halo, mordziaty. Mordziaty, uwaga. Dobra, ej, tak go mogę pokonać. Zobaczymy, na ile on jest strzałów. Dobra, w wodzie, jak jesteś, ty jesteś... O kurde! Ej, wrócił normalny villager. I teraz co? O nie, znowu jestem zły. A czy jak ja go znowu uderzę, to on się... Ej, co jest? Jak ja go mogę cofnąć? Nie mogę go cofnąć! Nie mogę go cofnąć z powrotem, on jest już agresywny. Ja myślę, że się da. Co jest? Nie, 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 znowu mnie chłop goni. Ale dobra, one mało zadają w sumie obrażeń. Jak tak sobie teraz patrzę, uwaga. Ała, ała, ała. Proszę mnie zostawić. Proszę mnie zostawić. Ej! Jednak mnie dużo zadaje. Co jest? Co jest? Dlaczego ja mam tak mało życia już? Nie, nie, nie. Zostaw mnie. Nie! Nie, 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 nie mam sprinta, dlaczego nie mogę przesprintować, co jest grane, dobra, nie wiem co się stało, miałem jakiegoś buga przez chwilę, on mi dał jakiś forum, nie chciał mnie zaatakować czy coś, nie wiem co się wydarzyło w tym momencie, ale dobra. Ej, co jest? Ej, on po czasie sam jakby wraca. Ej, rozumiem to, rozumiem, czyli... Jest taka agresja chwilowa. Ej, dobra, ale ja bym chciał teraz zrobić coś takiego, że zrespię tutaj jak najwięcej tych villagerów i zobaczymy, co się stanie z tym jednym villagerem, który zostanie zmieniony w tego złego. Jestem ciekaw mega, dobra, uwaga, respimy tutaj mnóstwo, totalnie mnóstwo. Cały stack wywalamy na to, żeby były tu villagerzy. I uwaga, tak i jednego tylko Wow! Dobra, ten chyba się nie udało. Ej, dobra, musimy, chodź tu jakiś villagerze na bok, chodź do chleba, dobra, musimy wyhaczyć jakiegoś jednego, który będzie na uboczu, tam jest jeden na uboczu, może, o nie, jest jeden obok niego, dobra, czy, no nie, i one się nie chcą zmienić, jak one są tak obok siebie, no nie, co jest grane, dobra, ja muszę ogarnąć jakiegoś, który będzie jeszcze dalej, o ten. No nie, to nie działa! Ej, dobra, nie rozumiem tego. Czekajcie, zróbmy szybką akcję taką, że zrespimy sobie na szybko villagera. Gdzie jest ich jajko? Gdzie jest jajko villagerów? Ej, tu jest, dobra. Szybko zrespimy go gdzieś tutaj dalej. Mam nadzieję, że teraz się tutaj normalnie zrobi. No co jest? Ej, to znowu mi się zepsuło. Ten datapack raz działa, raz nie działa. Sobie chyba, tak mi się wydaje. Dobra, idziemy gdzieś o wiele dalej, go po prostu przyciągniemy tam, w tamtą stronę. Mam nadzieję, że teraz się uda. Uwaga. Może na survivalu trzeba. Uwaga. Chodź tu. No nie, no to jest zepsute jakieś. No nie. Dobra, nie wiem, ja zabijam się w ten sposób, nie? No nie, dobra, to jest chyba... Chyba coś jest nie tak. Chyba coś jest nie halo. Dobra, mamy ostatnią próbę. Ostatniego villagera. Ostatnia próba villagera, którą spróbujemy gdzieś dalej zrobić niż tam. I zobaczymy, co się teraz wydarzy. Czy on się zrespi, czy się nie zrespi. Proszę, aby się zrespił. Błagam, uwaga. Stawiamy go i uwaga.
Jest, 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 jest. Dobra, chodź za mną, chodź za mną, chodź za mną. Idziemy tam. Idziemy zobaczyć, co się wydarzy, jak on dorwie swoich kumpli. Idziemy zobaczyć, co się wydarzy, jak dorwie swoich kumpli. Z tym, że problem jest taki, że ja mam nadzieję, że on się nie zniszczy albo mnie nie zabije do tego czasu. Czekajcie, szybko, szybko wezmę sobie tylko żarcie jakieś, bo on mnie tutaj ciągle torturuje, a ja potrzebuję jakiegoś żarcia. Nie zabij mnie, nie zabij mnie, nie zabij mnie. Dobra, chodź, 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 chodź. Chodź do swoich kumpli i teraz tutaj. Rozpocznij atak, rozpocznij atak. Proszę bardzo. Że tak to ujmę, smacznego. jedz ich wszystkich. Wow, co jest? Ale dlaczego mnie zaatakował? Co jest? Nie, no dlaczego? Jak ja mam teraz, czekajcie, locate village i teraz szybko muszę się tam tepnąć, bo to było gdzieś tam właśnie. Uwaga. O nie, dobra, tu szybki spectator i lecimy w tam, gdzie to było? W tamtą stronę to było chyba. Jak mi się kojarzy, chyba tam to było. No, tak to wygląda tutaj. O, jest, 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 to było tam. I teraz pytanie, czy on ich wszystkich je? Halo, co się dzieje z tym villagerem? Gdzie on jest? Nie, nie gadajcie, że on się zmienił z powrotem. No naprawdę. Nie, to się nie dzieje naprawdę. No nie, i teraz znowu nie będę mógł go zmienić, naprawdę. O nie, najgorzej. Najgorzej, no dobra, no trudno. W każdym razie przetestowaliśmy tego datapaka. Jest, prawda, agresywny villager w Minecraft. Całkiem ciekawy. Oczywiście możecie sobie to też sprawdzić. Jak nie zapomnę, to dam wam link w opisie do tego datapaka. A ja wam tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, pozdro, pa, pa.